Hej! W dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać urządzenie, dzięki któremu będziecie mogli dodać do Home Assistant wszystkie sprzęty sterowane za pomocą standardowego pilota na podczerwień oraz te, które sterowane są za pomocą RF 433 MHz. Ja wykorzystam uniwersalny pilot Broadlink RM4 Pro, który rozsiewa fale praktycznie w każdym kierunku, a zamontowanie go w centralnym punkcie pomieszczenia pozwoli na całkiem spory zasięg. Zapraszam do obejrzenia poradnika. Urządzenie można kupić za cenę około 160 zł w popularnych serwisach sprzedażowych. W opisie umieszczę link do produktu, a w opakowaniu poza pilotem znajduje się sam kabel zasilający, natomiast bez wtyczki kontaktowej, dlatego warto się w nią zaopatrzyć. Aby skonfigurować Broadlink RM4 Pro, na telefonie instalujemy aplikację Broadlink, a następnie otwieramy ją. Ja już mam założone konto, ale jeśli Wy nie macie, to musicie to zrobić. Następnie klikamy przycisk Add Device, Remote Controls, Universal Remote. Następnie w moim przypadku będzie to RM4 Pro 2019 version. Klikamy Next i uzupełniamy dane do naszej sieci Wi-Fi. Mi zdarzyło się, że musiałem kilka razy przejść ten proces, bo pilot nie chciał się skonfigurować. Na szczęście za trzecim razem się udało. Wybieramy nazwę pomieszczenia i umieszczamy przyjazną nazwę w aplikacji. Klikamy Save i gotowe. Aby móc korzystać z urządzeń w Home Assistant, musimy przejść do ustawień urządzenia, klikając na górze trzy kropki, zeskrolować w dół i odznaczyć opcję Lock Device. Aplikacja zapyta o potwierdzenie, następnie klikamy OK. Teraz możemy przejść do naszego Home Assistanta. Klikamy w zakładkę Ustawienia, Urządzenia oraz Usługi i w przypadku ustawionego automatycznego wykrywania pokaże nam się nowa integracja Broadlink. Klikamy przycisk Konfiguruj, a następnie wpisujemy własną nazwę urządzenia. Ja wpisuję pilot RM4 Pro i klikam Zatwierdź. Wybieramy obszar, w którym będzie znajdował się pilot. W moim przypadku będzie to salon. Klikam Zakończ. Zobaczcie, pojawia nam się nowa integracja pilot od Broadlinka. Przechodzimy teraz do narzędzi deweloperskich, do podzakładki usługi i wybieramy z listy rozwijanej usługę pilot Learn Command. Zobaczcie, jakie pokazały nam się opcje. W pierwszym polu cel wybieramy encję naszego pilota, wpisujemy nazwę urządzenia. Ja będę programował mój telewizor, czyli wpisuję pilot podkreśnik LG. Definiuję komendę, w pierwszej kolejności przycisk power. Typ usługi, w moim przypadku będzie to IR, czyli podczerwień. Wybieram jeszcze time out, czyli czas, przez który urządzenie będzie odbierać sygnał. Klikam przycisk Wykonaj usługę. Na urządzeniu powinna zaświecić się dioda. Teraz możemy kliknąć przycisk, który chcemy zaprogramować. Dioda zgaśnie, a w Home Assistant przycisk zasygnalizuje poprawność odczytania kodu. W ten sposób mamy już zaprogramowany jeden przycisk. Dokładnie tak samo postępujemy z wszystkimi pozostałymi przyciskami w danym pilocie. Ja programuję jeszcze przycisk podgłaśniania, przyciszania oraz zmiany wejścia sygnału, czyli input. Zmieniając nazwę w polu device, możemy od razu zaprogramować kolejne urządzenia. Zmieniając typ komendy na RF, możemy sklonować kod obsługi urządzeń o częstotliwości 433 MHz. Przejdźmy teraz do edycji plików. Ja korzystam z file editora. Znajdziemy tam na liście folder storage, a następnie plik zaczynający się od frazy Broadlink, podkreśnik remote, podkreśnik i tam jakieś cyferki.
Jak otworzymy ten plik, to będziemy widzieć wszystkie zaprogramowane przyciski oraz ich kody. Teraz chciałem Wam pokazać, w jaki sposób wykorzystać i zastosować zapamiętane kody do sterowania urządzeniami. Przechodzimy do zakładki Narzędzia deweloperskie, następnie wybieramy podzakładkę Usługi oraz znajdujemy usługę Pilot Send Command. Podobnie jak przy programowaniu, musimy wybrać encję pilota, będzie to Pilot RM4 Pro, wpisujemy nazwę urządzenia pilot_tv oraz komendę na przykład włączenie telewizora, czyli komendę power. Mamy tutaj dodatkowo parametry takie jak repeats, czyli liczba powtórzeń wywołanej komendy, delay seconds, czyli opóźnienie w sekundach oraz hold seconds, czyli czas przytrzymania przycisku. Klikamy przycisk wywołaj usługę. Niestety otrzymaliśmy jakiś błąd, nie udało się wykonać usługi. Sprawdźmy, czym to może być problem. Przejdźmy do edycji pliku tekstowego. Już wiem, nazwa urządzenia to Pilot LG, a nie Pilot TV. Zmienię to i powinno działać prawidłowo. Klikam ponownie wywołaj usługę. I teraz działa poprawnie. Teraz chciałem Wam pokazać, w jaki sposób dodać przycisk do naszego dashboardu. Przechodzimy do zakładki Ustawienia, Automatyzacje oraz Sceny, wybieramy zakładkę Skrypty i klikamy Dodaj nowy skrypt. Wpisuję nazwę, na przykład włącz telewizor, ustawiam dowolną ikonę i dodaję sekwencję. Na liście znajdujemy Call Service, wyszukujemy Pilot Send Command. Wybieramy encję naszego pilota. Teraz wpisujemy nazwę urządzenia. Nazwę komendy. I dodatkowo możemy ustawić sobie takie parametry jak Repeats, Delay Second oraz Hold Second. W moim przypadku nie będzie to konieczne. Zapisuję skrypt. Przechodzę do przykładowego dashboardu. Ja sobie wybiorę tutaj zakładkę Salon, bo akurat w tym pomieszczeniu znajduje się urządzenie, którym będę chciał sterować. Klikam trzy kropki, edytuj dashboard. W dowolnym miejscu mogę sobie dodać nowy przycisk. Dodaję nowy element. Na początku wybieram siatkę, a następnie wyszukuję element przycisk. Teraz w polu Encja muszę wyszukać nazwę skryptu, który przed chwilą stworzyłem. W moim przypadku włącz telewizor LG. Mamy tutaj możliwość zmiany parametrów, ale tego nie robimy i klikamy zapisz. W ten sposób stworzyliśmy nowy przycisk, którego kliknięcie spowoduje włączenie lub wyłączenie telewizora w zależności jaki jest jego stan. W podobny sposób możemy też dodać wywołanie skryptu do dowolnej, istniejącej już automatyzacji, naszym Home Assistant, lub stworzyć nową automatyzację, która będzie zawierać ten skrypt. Tego typu rozwiązanie możemy wykorzystać jako jedne z pierwszych, jak rozpoczynamy przygodę ze Smart Home. Najczęściej w naszym nieinteligentnym domu korzystamy z pilotów na podczerwień, by sterować sprzętami domowymi. Integracja takiego Broadlinka pozwoli m.in. na sterowanie wieżą Hi-Fi, amplitunerem, oświetleniem LED czy klimatyzacją. Nie każda klimatyzacja posiada możliwość sterowania przez Bluetooth, więc takie rozwiązanie pomaga nam sterować też tego typu urządzeniami. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję Ci za obejrzenie go do końca. Jeśli poradnik Ci się spodobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeśli masz jakieś pytania, prośby lub sugestie, to pisz w komentarzach. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale. Dzięki, hej!